Zobaczmy łysego. Tylko jest dobra. To miała być rozgrywka pełna szacunku, klasy i... Biały Wilk, dziękuję za 11 miesiąc. Twój menadżer do nas dzwonił chwilę przed konferencją, że Nitro może streamować. Jak mu zapłacimy, to może streamować nawet godzinę przed, jak powiemy. Chłopie, a ja to zablokowałem, powiedziałem. Ani złotówki dla tej... Casino Star to zupełnie nowy projekt w świecie influencerów i po pierwszej konferencji z uczestnikami można powiedzieć śmiało, to nie był udany start. Ej, Misie, czy możecie to sobie wyjaśnić, nie wiem, na jakimś oddzielnym kanale, bo tutaj ludzie już wyszli. To też możesz wyjść w sumie. No to idę. Oprócz tego, pierwsza konferencja Fame MMA i mocna krytyka w kierunku Nathana Marconia. UOKiK wydał oświadczenie z wytycznymi dla influencerów dotyczące lokowań w sieci, Rewo wrócił do internetu, a Daniel Majewski, ogłoszony rok temu jako zawodnik Federacji Fame, stwierdził, że nigdy nie zawalczy na gali freakfightowej. Jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej i z miłą chęcią będę twoim przewodnikiem. Z Majewski, ale kogo on obchodzi? Ja pierdolę. Już mógłby przestać się pogrążać, chłop. Dzień dobry, na razie jest bardzo ascetycznie, chociaż możecie dać znać, jak wam się podoba. Przeprowadzka, słuchajcie, z powodów dosyć prozaicznych, mianowicie... Gerard, dziękuję za 3. miesiąc. Po prostu i stwierdziliśmy, że nie chcemy jej przedłużać, bo jakiś czas temu zwolniło nam się inne fajne lokum. Z tej przeprowadzki wynikała też chwilowa przerwa we wrzucaniu materiałów, za którą przepraszam i oczywiście wracamy z odpowiednim tempem. Co tu się dzieje? Zobaczmy sobie, czy te newsy nas w ogóle obchodzą. Kurwa. Gimpur rozmazany. Raikiri, dziękuję za 6. miesiąc. UOKiK wydał rekomendacje dotyczące oznaczania coś tam. Rewo wrócił do internetu. Daniel Majewski nie zawalczy na Fame MMA i konferencja Fame 16. Dobra, skaczemy od razu do konferencji, bo reszta wyjebane. Ciężko mi natomiast twierdzić, dziękuję za 10. Mam po pierwszej konferencji 16. edycji Fame MMA. Poznaliśmy całą kartę walk i między zawodnikami doszło do pierwszych rozmów i starć. I z jednej strony mamy naprawdę fajny pod względem sportowym main event, wyczekiwaną walkę Daro Lew kontra Filipek, pasikonik żabie góry w strachu. Teoretycznie dużą grupę ciekawych postaci, bo jest wielki powrót Roberta Pasuta, który został MVP pierwszej konferencji i absolutnie ją pozamiatał. Jest Ferrari, jest Polak, jest Alan Kwieciński, jest Matt Fitlover, ale tak jak się patrzy na tą kartę, to ona jest jakoś dziwnie posklejana. Ale Bóg estetyki? Wrażenie, dajcie koniecznie znać, co wiejski koks? Jak sobie patrzę na te pojedynki i sposób, w jaki one są ułożone, to większość tych ludzi jakoś tak kurczę do siebie nie pasuje, a najjaśniej widać to w zestawieniu hejter kontra Ferrari. Ani tam chemii między panami, ani podobnego poziomu, jeżeli chodzi o umiejętności. Jest to bardzo dziwne zestawienie. Czekaj, Polakiem... czyli Ferrari będzie się z hejterem bił? Przecież hejter chyba przepił każdą walkę, którą dotknął, nie? Jakoś tak to było, kurwa. Okej, na konferencji poddymili. Rudy Polakowi w ogóle sprzedał liścia takiego, no aż chlupnęło, jak on poszedł, nie? No wygrał, aha. Ale coś w tym zestawieniu sprawia, że wynik walki jest mi bardzo obojętny. Podobnie jak widzę walkę Mateusza Fitlowera z Krychą, czy Murana z Pasutem. Jakby fajnie, spoko będzie tą walkę zobaczyć. Ale kurwa, pocona. Nie ma dużego znaczenia, przez to, że między panami nie ma takiej chemii i bardzo realnego konfliktu. Z ciekawych rzeczy, które warto podkreślić, oprócz fenomenalnego występu Pasuta, który oprócz tego, że przygotował mistrzowskie materiały na Jacka Murańskiego, to jeszcze zajebiście wyjaśnił Arka Tańculę i chyba ogarnął sobie kolejną walkę, która będzie na pewno o wiele ciekawsza, bo widać, że między panami naprawdę iskrzy. Hunter, dziękuję za 10. miesiąc. Maksymem i widać, że on też jest realny i spoko byłoby te emocje. O, Bandura z Maksymem! Kurwa, to będzie spoko walka. Ja pierdolę, obydwóch, znaczy Bandury nie znam osobiście, Maksyma znam, Maksym zajebisty gościu, Bandura też się spoko wydaje i to takie dwa sportowe świry, kurwa, może być spoko, siema, ja idę. W przyszłości wykorzystać do jakiegoś ciekawego zestawienia i warte uwagi na pewno było też to, co wydarzyło się na pierwszej części panelu pomiędzy Wiejskim Koksem a Nathanem Marconiem, ponieważ od czasu pojawienia się na kanale Stalowy Szok materiału czy Nathan Marcon jest naturalem, w którym zarzucił on Nathanowi, iż z dużym prawdopodobieństwem jego forma nie jest naturalna wbrew temu, co Nathan twierdzi, w internecie pojawiało się dosyć sporo komentarzy zarzucających Nathanowi, iż jest fałszywym naturalem, czyli gościem, który przyjmował doping, żeby po prostu lepiej wyglądać, szybciej zbudować formę, a potem się do tego nie przyznaje, twierdząc, że jest naturalem i wszystko osiągnął tylko i wyłącznie ciężką pracą. No więc słuchajcie, Wiejski Koks również podniósł ten wątek, zarzucił Nathanowi, iż nie jest naturalem i zaproponował wykonanie badań moczu, które mają rzekomo wykazywać obecność niektórych dopingujących substancji nawet do roku wstecz. Nathan miał na to przygotowaną odpowiedź, chyba licząc, że przeciwnik się nie zgodzi, bo powiedział on, że może zrobić te testy. Jak on zrobi? Jeżeli wyjdą negatywne, to chce dla siebie całą garzę przeciwnika, przeprosić silny w social mediach i żeby federacja jeszcze... XD kurwa, dobry ruch! ...go wyśmiali, bo oczywiście żądania są absurdalnie wygórowane, ale zarówno Wiejski Koks się na to zgodził, jak i Boxdel jako włodarz powiedział, że zapłaci mu 30 koła, jeżeli faktycznie wynik testu wyjdzie negatywny. Natomiast jeżeli wyjdzie pozytywny, to wtedy Nathan walczy za darmo i odda siano Boxdelowi. Jeżeli Nathan naprawdę... MS, dziękuję za Prime'a. ...byłby dla niego złoty deal. Ogołociłby swojego przeciwnika z garzy. Nie mam pojęcia, ile Wiejski Koks może dostawać za walkę. Pewnie nie jest to kwota sześciocyfrowa, tak bym obstawiał, ale myślę, że solidne kilkadziesiąt tysięcy zawsze można zarobić, więc to bardzo ładnie. Plus Boxdel dorzucił 30 klocków od siebie. To jest naprawdę giga solidny hajs. A pamiętajcie, że Nathan też jest walką na samym dole karty. To nie jest tak, że on pewnie dostaje jakieś niesamowite pieniądze za udział. Jest tak naprawdę początkującym influencerem i w związku z tym możliwość przytulenia 70 czy 80 klocków, a jeszcze przy okazji wyczyszczenia się z zarzutów o branie jakichś nielegalnych substancji, no brzmi absolutnie jak coś fantastycznego. I Kolo powiedział, że tego nie zrobi, bo mu się nie opłaca. I mam z tym subiektywnie straszny problem, bo ziomka poznałem prywatnie i generalnie jest w porządku. I mi też prosto w oczy, pytany wprost, zarzekał się, że jest naturalem i nigdy niczego nie brał. No czyli jednak kurwa, ale to już tak samo on w jakiś materiał chyba tam wypuścił, że w 3 miesiące 40 kilo schudł czy coś takiego. Kurwa, to jest tak jakby aż niemożliwe, nie? Konferencji... No ale to też, kurwa, no, sterydy ci nie dadzą tego, że schudniesz 40 kg dodatkowo, no nie wiem. Ciekawy jestem. Żadnego argumentu na zachowanie się... Kłemaw, dziękuję serdecznie za to. Zachował inny niż to, że faktycznie coś zdarzyło mu się brać. Nie wiem w jakich ilościach, ale gdyby był... Święta 15 kilo psytyłem? Co ty kurwa, w smalcu się kąpałeś? Co jest do chuja? Święta trwają 4 dni, wariacie. Nawet jakby trwały, kurwa, no nie wiem, przerwa świąteczna. 2 tygodnie. Absolutnie przekonany, że na testach wyjdzie czysty, to wziąłby darmowe 80 koła. Suki, dziękuję serdecznie. Z logiki, tak jest. I nie jest to do wybronienia, chyba że nagra Insta Stories, że się zestresował, nie wiedział co powiedzieć. Ale to nadal przerwa świąteczna. Przerwa świąteczna trwa z 2-3 tygodnie. To ty musiałeś wpierdalać... Kurwa, jakieś 20 tysięcy kalorii, kurwa, dziennie, to jest... To jest pojebane! Aż niemożliwe! I że zgadza się na tą propozycję i że to zróbmy. Co się wydarzy dalej w temacie, zobaczymy, na pewno będę... I szczególnie, że jeżeli, chyba że kurwa specjalnie wpierdalałeś tak, żeby przytyć, że rzeczywiście... No, nie, no ale kurwa, to musiałeś sam tłuszcz wpierdalać. Przed oczami mam tylko tą kurwa scenę z Horsemenów, jak Dobrodziej wpierdalał słoik majonezu. Was informował, także koniecznie subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Na wiele subskrypcji na swoim nowym... Harada, dziękuję za 4. miesiąc. Liczyła też organizacja Casino Star, angażując do swojego projektu tak dużych influencerów jak Nitro, Don Kasjo, Fagata, Wojtek Gola... Bartek, a ty nie masz brata przypadkiem? Mam nawet dwóch. Założenia Casino Star są bardzo proste. Wziąć 10 topowych influencerów, postawić ich przy stole do gry w pokera, dać im żetony, których będą używać jako punktów, a jedna najlepsza osoba zgarnia 1 000 000 złotych. Tak, nie przesłyszeliście się, 1 000 000 złotych, ogromne pieniądze, a żeby całą rozgrywkę urozmaicić, oglądający widzowie będą mogli przy pomocy specjalnej aplikacji wpływać na to, którzy influencerzy będą dostawali jakieś ułatwienia, a którzy być może jakieś przeszkadzajki. Całość będzie odbywać się w systemie pay-per-view. Żeby to oglądać, trzeba zapłacić. W teorii nie brzmi to najgorzej, ale jak się nad tym mocniej zastanowić, to jednak nie do końca. A patrząc na to, jak wyszła pierwsza konferencja, to bardzo się cieszę, że dosyć przytomnie, kiedy przyszła do mnie oferta, żeby wziąć w tym udział. Pomimo iż została mi zaproponowana naprawdę bardzo duża kwota, zdecydowałem się nie wziąć udziału w tym projekcie z kilku powodów. Po pierwsze, szczerze mówiąc, nie jestem specjalnie przekonany co do tego, czy ktoś będzie chciał zapłacić pieniądze po to, żeby oglądać, jak influencerzy grają sobie w pokera. No trochę bez sensu, no. Próbę budowania konfliktów między nimi i w ogóle robienia jakichś takich dymów jak na federacjach freakfightowych, ale umówmy się, granie sobie w karty to nie jest MMA. Powód numer 2, nie jestem do końca przekonany, czy tak otwarta promocja i normalizacja hazardu jest w porządku. Oprócz tego, że temat jest bardzo mocno obwarowany prawnie, to w projekcie bierze udział sporo influencerów, którzy docierają do naprawdę młodej widowni. I wprowadzanie tych ludzi w klimat kasyna, żetonów, pokera, gry o pieniądze może nie jest jednoznacznie zły, ale mi personalnie w jakiś sposób nie odpowiada. To jest też powód, przez który na przykład nigdy nie zareklamowałbym czegoś takiego jak Keydrop, ale o Keydropie tak szczerze to można by zrobić... A ja polecam, kod Diabeuu, kurwa cyk. Dobór osób do projektu i o ile Don Kasjo pewnie można by jeszcze jakoś przeżyć, o tyle branie udziału w jakimkolwiek jakimkolwiek przedsięwzięciu, które zupełnie na poważnie angażuje Fagatę do bycia jedną z ambasadorów, powinno być moim zdaniem absolutnie w strefie no-go. I jestem szczerze mówiąc dosyć mocno zaskoczony, iż niektóre osoby, które w Casino Star wzięły udział, zrobiły to pomimo obecności Agaty Pop w tym projekcie. I o ile potrafi... Kurwa, co za pika, co za pierdala. Włączył donatowanie za pomocą karty płatniczej lub PayPal. PayPala nie mogę, ale kartę płatniczą już zobaczę, czy mogę. PayPala nie mogę, bo to jest cały czas rozwlekająca się sytuacja z tym banem PayPalowym, dlatego no still. Nic z tego, Jankok. Dziękuję serdecznie za oczywiście dotację. W trailerach i materiałach promocyjnych zapowiadało się, że nie będzie to wyglądało źle, bo same materiały wideo zostały zrealizowane bardzo profesjonalnie i widać, że ktoś tam z tyłu ma na to naprawdę dobry... To wiem, bardzo dużo osób nie mogę się odpalić. Konferencja moim zdaniem wypadła naprawdę fatalnie. Tomek zadzwonił i powiedział, ty Sergiusz, dam ci koszulkę, Cristiano, zrób to dla mnie. No gdzie? To jutro we wtorek streamujesz? Za tą koszulkę? Nie, już streamowałem. Okay. Na drugiej części. No widzisz, jako jesteś sprzedany. Korioku, dziękuję serdecznie za gifta, widzu. Tak krzyczysz o 50 koła, dostajesz koszulkę, za 100 zł podrobioną Cristiano Ronaldo i streamował i podniecony. A to ty mówisz, że twój... I Czarko resubi. To jest mój wspólnik. Nie, jest twoim właścicielem. Z całym szacunkiem do TakeFana i szalonego reportera mam wrażenie, że nie byli oni za szczególnie dobrze przygotowani jako prowadzący. I czuć, że robili to pierwszy raz i nie ćwiczyli za bardzo wcześniej. Nie wiem, w jaki sposób w tym projekcie zostali zbriefowani influencerzy, ale generalnie sprawiali wrażenie, jakby nie bardzo wiedzieli, co tutaj robią, jakie są zasady tej gry, ale ktoś zapłacił im pieniądze, więc będą sobie tutaj siedzieć. Najlepiej chyba wypadł Wojtek Gola, który widać, że był trochę podirytowany i zażenowany tym wszystkim, co dzieje się wokół niego, a zaraz po nim Stifler, który po prostu mało się odzywał. Fagata miała jajca i siedziała sobie w telefonie, być może kombinując hajs na Ubera od jakiegoś piłkarza. Rozkręcać to całe widowisko próbował Kasjusz, wchodząc w dosyć mocny konflikt z pozostałymi uczestnikami. Natomiast chyba... Kartek chce wybrać to jakiś komunikat do PayPalu, może wejść z swojego linka z donatami, sam zobacz? Okay. Nie wiem, na jakimś oddzielnym kanale, bo tutaj ludzie już wyszli. No też możesz wyjść w sumie. No to idę. TakeFan na swoim Twitterze swoją drogą napisał: tak szczerze to mi wstyd, że zgodziłem się to prowadzić, bo po dobraniu zawodników miałem wątpliwości co do zapewnień, że będzie to luźna rozmowa. Minęła noc, a nadal się czuję Nrani, dziękuję za 10 zł. Z Bladim lub Mandziem. Z Mandziem no to nie streamuje, ani nic nie robi, więc jego nakłonić do gier kurwa to nie ma najmniejszej szansy. No z Bladim robimy całkiem inne rzeczy, więc też będzie ciężko, ale wiem, że Junior ostatnio zbierał jakąś ekipę do grania jakichś gier kurwa tam z duchami czy czymś, jakieś nowe gry podobną. Jakoś listę zrobił, miał mi podesłać. Nie podesłał jeszcze, ale coś tam niby się ma dziać. A czy tam będzie Bloody? Nie wiem, nie mam pojęcia. No ogólnie jest troszeczkę problem z tą ekipą ze względu na to, że każdy z nas poszedł trochę inną stronę. Ja już tak naprawdę gier na kanał nie wrzucam i raczej nie będę wrzucał. Chyba, że jakaś, nie wiem, kurwa nowa super gra wyjdzie, ale raczej będę starał się od tego odchodzić. Nawet jakby był jakiś hit typu kurwa Fortnite i chciałbym to napierdalać na kanale, to będę mówił to raczej oddzielnie. Aniżeli na Diabeła, bo no szkoda kurwa mieszać już teraz ten content, który nam wychodzi. Raczej przedrażowiony zostanie totalnie kurwa kanał, więc raczej tak typowo od nagrywki to mi się nawet nie będzie chciało iść, będę wolał z wami zagrać w jakąś oddzielną grę, no ewentualnie się tam pokazać na chwilę i postreamować to, jak będzie coś ciekawego, ale tak to raczej też bym nie liczył. Brudny. Miałem ofertę prowadzenia jeszcze eventu i wzięcia udziału w grze, ale rezygnuję. Życzę im powodzenia, bo sam zamysł mi się podoba, ale dobór twórców... Czy będę wrzucał coś innego niż przeglądy? No teraz cały event, ten koks kumplowy, co mieliśmy, co jest wyjazd, nagrałem. Do mnie idzie 6 albo 7 materiałów z tego wyjazdu, tylko to też jest na takiej zasadzie, że będzie trzeba to jakoś inaczej ograć, jeżeli rzeczywiście te rzeczy będą wam się podobać, to będziemy musieli nad czymś innym trochę pomyśleć, nad jakimś innym systemem. No ale najpierw to zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, tak? Materiały całkiem fajne, wydaje mi się, że wam się spodobają, a tak to raczej zostawimy Diabła jako memiczny kanał, może ewentualnie jakieś inne kurwa przeglądowo rzeczy, takie typowo flat rozgrywka, znaczy rozrywka prosta, ze względu na to, że jest to dla mnie najbardziej opłacalne, jak mam być totalnie szczery, plus wam też się w miarę to podoba, a gamingu najzwyczajniej w świecie się nie opłaca robić w tym momencie w Polsce. Jest taka sytuacja, że jak ja wrzucam film nawet z gry kurwa, takie jakbym chciał wrzucić, to zabija mi kanał i nie mogę nawet tego robić, jeżeli chcę kurwa trafiać do większej liczby osób, więc to jest taki totalny bullshit. No jedynym wyjściem by było wrzucenie, zrobienie nowego kanału i wrzucanie tam filmów z jakichś gameplay i tak dalej, ale też bym chciał, żeby to było zrobione na jakieś, nie wiem, pokrojone materiały i tak dalej, ale to też będę musiał za to Szymkowi na przykład zapłacić. A kurwa, te filmy, które na głównym kanale wrzucamy, nawet nie spłacają szybko tak naprawdę za film. Więc XD. Pytanie, czy będę chciał płacić pieniążki na coś, co mi się totalnie nie zwróci, nie? Na tej zasadzie. 89 kanał? No właśnie. PS, ja też w roli prowadzącego. Mam tylko dwa kanały. Nie mój kawałek chleba i można to było zrobić lepiej mimo całego chaosu. No więc słuchajcie, TakeFan dosyć przytomnie się z tego wycofał, a na przykład Kasjusz został z projektu wyrzucony. Organizatorzy programu pragną wyrazić ogromne rozczarowanie zachowaniem, jakiego dopuścił się w trakcie wczorajszej konferencji Kasjusz Życiński. Pragniemy przeprosić pozostałych uczestników, prowadzących, obecnych na wydarzeniu dziennikarzy oraz wszystkich widzów. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację od razu po zakończeniu konferencji organizatorzy podjęli decyzję o usunięciu z programu Kasjusza Życińskiego w trybie natychmiastowym. I szczerze mówiąc, jest to decyzja dziwna, bo... A co ten Kasjusz zrobił tak naprawdę? Że nie zrobił researchu, jak Don Kasjo prezentuje się w mediach. No, to, że pyskował? Tak, jak się tam zachował. A szczerze mówiąc, na jego zaczepki słowne pozostali uczestnicy nie pozostawali dłużni. Znaczy nie wiem, czy głupie, bo to ty pierwszy zacząłeś mówić o jakichś szrotach sprowadzanych. Co, jak sam to kupisz, tak? A, czyli takie wieśniackie zachowanie. No ale to kurwa normalne chyba u niego, nie? Mocno nie zagrało i szczerze mówiąc źle mi się oglądało grupę ludzi, która otwartym kodem mówiła: elo, nie wiemy o co tu chodzi, niekoniecznie nas to interesuje, jesteśmy tu, bo nam płacą pieniądze i jak słusznie... Ty, ale jestem totalnie ciekawy, jak to wygląda kurwa prawnie, bo to oni też zrobili jakąś tam... Bo my oglądaliśmy też to na wyjeździe. Oni zrobili jakąś gierkę taką swoją, odrębną jakby, tak? To nie jest zwykły poker i tak dalej, tylko na jakichś ich zasadach troszeczkę pozmieniane i jakaś całkiem nowa gra, która będzie najprawdopodobniej najzwyklejszym pokerem i dlatego mogą to jakby do streamingu puszczać, mogą robić takie zawody. Czy to jest legalne w 100%? Znaczy na pewno jest legalne, bo inaczej by tego tak nie promowali. Ale w sumie oparte na pokerze, więc w sumie przecież mogą to zajebać i tak? Znaczy nie, no weźmy wątpić, na pewno się dowiedzieli, bo nie wypierdalaliby takich gigantycznych pieniędzy na influencerów. Kurwa, nie wiem, ale to się wydaje w pizdę nudne ogólnie, jak mam być szczery. Jakby na Twitchu były te kanały, co streamują tak typowo hazard i tak dalej. No teraz zostało to ukrycone przez tą sytuację tam na zagranicznym Twitchu, że gościu pożyczył jakiś hajs i coś tam. Też nie zagłębiałem się jakoś wybitnie. Więc zostało to ucięte. No i co? Przejebane trochę. No. Ale ogólnie sam zamysł tego kurwa kasino jest... Czy jak to się tam nazywa? Casino Star, tak? Totalnie kurwa bez sensu według mnie. A czy kiedyś będziesz się uczył szwedzkiego lub fińskiego? Nie mam czasu na takie rzeczy, widzów, chociaż chciałbym kiedyś. Grają, ale nie grają w pokera. Aha, na tej zasadzie. Będzie coś takiego, że widzowie pay-per-view będą mieli wpływ na samą rozgrywkę, choć przy takiej ilości ludzi to nie będzie miało raczej wielkiego sensu. Znaczy, no wiesz, na tej konferencji tam z 30-40 tysięcy osób było, z tego co pamiętam, więc... Kurwa, japońskiego się ucz, bo łatwy jest, ale ja nie planuję się uczyć żadnego języka fińskiego albo norweskiego. Chciałem się nauczyć ze względu na to, że mi się po prostu ten język podoba w chuj. Chociaż zajebiście ciężki. A nie dlatego, że coś jest łatwe i chce się nauczyć języka. Słusznie napisał Sylwester Wardenga na Twitterze. Wspaniałe odkrycie kart przez Casino Star. Udowodnili, że influencerzy za odpowiednią cenę zgodzą się na wszystko. Część z nich nie wie do końca, w czym bierze udział, nie zna zasad, nie rozumie reguł, ale mimo wszystko kontrakt podpisali. Kurtyna. Z interesujących rzeczy, które zwróciły moją uwagę, to fakt i... Zamysł może być dobry, jednakże na pierwszą konferencję dla mnie słabo dobrane trochę osoby. No kurwa, wrzucili tam Fagatę, ja pierdolę. Przecież ona nie jest ogólnie znana z racjonalnego myślenia jakkolwiek i planowania czego kurwakolwiek. Raczej ta pani może konkurować z ławką w parku, kurwa, na inteligencję. Iż nie sposób dowiedzieć się, kto Casino Star organizuje. Na głównej stronie brak jakiegokolwiek odnośnika, który pozwoliłby się dowiedzieć, kto za tym stoi, jaka spółka, żeby móc sprawdzić, kto jest wspólnikiem tej spółki. Z drugiej strony też jest Stifler. Jacy są włodarze, tudzież organizatorzy. Próbowałem taką informację sprawdzić też na stronie przeznaczonej do oglądania Casino Star w systemie pay-per-view, gdzie możemy znaleźć regulamin, FAQ, wymagania techniczne, jak działają reflinki. No i słuchajcie, każda podstrona działa poza regulaminem, w którym moglibyśmy się dowiedzieć, kto jest faktycznym organizatorem przedsięwzięcia. Zastanawiam się, czy jest to tylko błąd informatyka, czy może wynika to z nie do końca jasnej sytuacji prawnej projektu, bo pamiętajcie, że promowanie hazardu jest w Polsce obwarowane specjalnie. Ej kurwa, ale ławka jest pożyteczna, można na nie usiąść i w ogóle? No widzisz, na ławce można usiąść, a w przypadku tej pani działa to całkiem na odwrót. Ciekawe. Obostrzeniami. Można to zresztą było wyczuć po sposobie, w jaki przedstawiane były zasady. Nikt nie powiedział, że to jest po prostu gra w pokera, tylko całość była nazywana grą karcianą, a żetony miały reprezentować nie pieniądze, a punkty. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, żeby przeanalizować go z prawnikiem w ogóle, jak istnienie tego typu przedsięwzięcia ma się do ustawy. Meduza też tam trochę nie pasuje, przeciwieństwo do Stiflera to fajnie się tam pokazał i jestem pod wrażeniem, a tak to on Kasja przedzielili głupoty, to jak on, no i ta Fagata XDBczka. Plus, ale to też, kurwa, skąd się wziął ta meduza? Chłop nie istnieje też w internecie praktycznie tak chuj czasu jakoś mocniej. I nagle jeb, meduza jest. No ale to może dlatego, że chcieli go trochę wskrzesić, może jakieś tam małokładki. Chuj wie. Ale akurat meduza mi nie przeszkadza, wydaje się spoko gościem. Ale bardzo dziwnie podobierane to wszystko jest, kurewsko dziwnie. O promowaniu gier hazardowych, bo nawet na 30. stronie PDF-a od UOKiK, który sobie dzisiaj omawialiśmy, ta ustawa jest niestety nie podlinkowana, ale wymieniona, a na dodatek możemy przeczytać influencerze. Że robi 5K osób na Twitchu? Kurwa, to mnie to przeminęło. No to widzę, że wrócił w takim razie. No dobrze, jakby, no, jak najlepiej dla niego. Reklama niektórych produktów lub usług jest zakazana lub ograniczona przed publikacją. Upewnij się, że twoja reklama jest zgodna z prawem. Jeśli masz wątpliwości, nie podejmuj się współpracy. Prawnikiem, broń Boże, nie jestem, ale kilku znam, więc chętnie zapytam ich o zdanie. Jeżeli chcielibyście, żeby szerzej zanalizować temat, to koniecznie dawajcie znać, a ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No i widzimy się w... Bądź na bieżąco.